Witajcie, moi drodzy, na naszej kolejnej improwizowanej przygodzie. Pomysły już czekają. Teraz je wymieszamy i losujemy. Dziś mamy wierszyk o strasznym strachu, który bał się ludzi. Zapraszam. W mojej kryjówce czuję się bezpieczny. Lecz wiedzcie, że strach czasem jest konieczny. Ostrzegam, kiedy idzie zagrożenie, by każdy zdążył znaleźć ocalenie. Ludzie mnie prawie zawsze odpychają. Chcą się mnie pozbyć, za wroga mnie mają. Gdy ze mną walczą, jestem przerażony. Potem dzień cały chodzę roztrzęsiony. Uczę mądrości i mobilizuję. Lecz wtedy człowiek też ze mną wojuje. Co ja poradzę, że w ludziach istnieje? Ja sam ze strachu czasem nawet mdleję. Gdy jestem przy kimś, to słyszę głośne: ach! Ratunku, znowu opanował mnie strach! Nie chcę was krzywdzić, ani gdzieś się chować. Czy moglibyście mnie zaakceptować? Oh. Nareszcie się uspokoiłem. I teraz chciałem was zaprosić do zabawy z wyobraźnią. Jak wam się przyznałem w wierszyku, boję się ludzi, ponieważ ze mną walczą. Ale mam jeszcze trzy inne strachy. Czego jeszcze się boję? Powiedzcie na głos. Czego i dlaczego? Ludzi poze mną walczą. I jeszcze trzy moje lęki wymieńcie. Bo jeszcze trzy istnieją. Na pewno zgadniecie. Ja wam jednak bardzo ufam, bo opowiedziałem wam o moich różnych strachach i niepokojach. Pomyślcie, czyje tajemnice chcielibyście odkryć następnym razem, albo czyje przygody. To nie muszą być sekrety, mogą być przygody jakieś fajne. Jeśli macie pomysł, a na pewno macie, poproście swoich rodziców lub opiekunów, aby napisali o waszych pomysłach w komentarzu pod filmikiem, albo przysłali je na maila zaimprowizuj@gmail.com.